na dzisiejszym spotkaniu chciałbym Państwu przedstawić zaktualizowaną koncepcję budowy zbiornika retencyjnego. Państwo, wydaje mi się, bo z wszystkich analiz materiałów studialnych, które mieliśmy w rękach, nie do końca zdajecie sobie sprawę, że rzeczywiście w tej chwili sytuacja istnieje zagrożenie powodziowe przy przejściu wód o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Oczywiście to nie jest od dzisiaj, bo nie jest widoczne. Prawdopodobnie nawet topnienie tego śniegu, którego jest w tłuszczu więcej niż wszędzie naokoło w Polsce w tej chwili. To również nie spowoduje tu żadnej konsekwencji. Ale reżim hydrologiczny jest taki, że jeżeli mówimy, że istnieje rachunek prawdopodobieństwa, to ten rachunek prawdopodobieństwa jest taki, że ta woda prędzej czy później przyjdzie. Tak jak mówiłem, przedstawiliśmy trzy różne warianty. Pierwszy wariant nie jest naszym wariantem. Myśmy przedstawili wariant taki, jak wynika z rozwiązania projektowego firmy Melwood Projekt z Warszawy, firmy inżynieryjnej o dużym doświadczeniu, zajmującej się podobnie jak nasza firma, podobnymi rzeczami. Niemniej jednak chciałem, chyba pomniejszyć trochę. No może być tak. Jeszcze trochę znieść, Panie Burmistrzu. Tak, żeby szerzej było to widać, jeszcze proszę. No już lepiej jest chyba w tej chwili. Proszę Państwa, to jest synteza opracowania, które do tej pory było lansowane w projekcie tym, który teoretycznie 5 lat temu mógł być wykonany i zbudowany. Cała południowa strona zostałaby zablokowana dla przejścia wód wielkich, nastąpiłaby koncentracja przepływów po stronie miasta. Są pokazane tam przewężenia, tam jest na górze jedno przewężenie, drugie jest bardziej na zachód. I przy takim układzie sytuacja powodziowa w mieście pogorszyłaby się. Czyli w związku z tym rozwiązanie takie, jakkolwiek technicznie poprawne, nie zapewniałoby bezpieczeństwa miasta. W związku z tym wyraźnie, i to nie jest tylko opinia nasza, ale też służb regulacyjnych, z którymi się konsultowaliśmy w tej materii, jest taka, że ten wariant pod żadnym pozorem nie może być budowany. Po lewej stronie, znaczy od zachodu, od południa i od północy wykonane byłyby groble ziemne. To rozwiązanie, jak Państwo zobaczycie w następnych wariantach, jest niezwykle niekorzystne w tym konkretnym przypadku. Poza tym rozwiązanie to projektowe właśnie według tego projektu zakładałoby, że blisko 100 tysięcy metrów sześciennych ziemi, gruntu ukopanego ze tego zbiornika należałoby wywieźć. No to wywieźć to znaczy zapłacić za wywóz. Oczywiście istotne jest to, że trzeci aspekt, że ten zbiornik byłby płytki. On w tym rozwiązaniu Melwood Projektu miałby głębokość średnią zaledwie 1,25 m. Kiedy literatura techniczna krajowa mówi wyraźnie, że zbiorniki, które są płytsze niż 1,40 m, podlegają łatwemu zarastaniu, zamulaniu i warunki hydrobiologiczne w takim zbiorniku trudno jest utrzymać na właściwym poziomie. Ten wariant mówi o zbiorniku znacznie mniejszym, jeśli chodzi o zalew, rzędu 6,3 hektara. To jest dokładnie połowę tego, co proponowali koledzy z Warszawy. Niemniej jednak tu są przedstawione nieco inne założenia i rozwiązania. Przede wszystkim znaleźliśmy i uzasadniliśmy sprawę przejścia wody powodziowej tak, żeby nie szkodziła ludziom, nie szkodziła miastu, infrastrukturze. Więc mamy tutaj trzy kierunki przejścia tych wód wielkich ze zlewnik.
Pierwszy kierunek to jest naturalny kierunek wzdłuż rzeki. To rzeka płynie od strony północnej, czyli południowym obrzeżem miasta i tutaj się nic nie zmieni, my nie mamy zamiaru więcej. Plan miejscowy zagospodarowania wręcz zabrania przekładania rzeki w inne miejsce, bo taki zapis, o ile pamiętam, jest w planie miejscowym. I to jest słuszny zapis, z różnych aspektów, do ekologicznych włącznie zresztą. To zbiornik, mimo że będzie mniejszy w tym wariancie, niemniej jednak głębokości jego będą już bliskie 1,90 m, a w najgłębszych miejscach 2,20 m. To oczywiście będzie się przekładało na lepsze warunki i dla bytowania ich fauny, i dla warunków hydrobiologicznych, dla, będą też takie możliwości, żeby obniżać ten poziom zbiornika i być może wykorzystywać go na lodowisko. O ile w pierwszym wariancie mówiliśmy o wywiezieniu połowy mas ziemnych, w tym wariancie zakładamy, że nic nie będziemy wywozić. Nic, zero. Zero wywożenia. My sobie wyobrażamy, że cały ten zielony obszar byłby miejscem do utworzenia parku miejskiego. Można na nim było zarówno ścieżki rowerowe sobie zaserwować, miejsca dla wędkowania, można nawet jakieś prace do siatkówki, do koszykówki, no pewnie do piłki nożnej już chyba nie. Tak to by wyglądało. Niemniej jednak jest jeden niezwykle ważny, ważna sprawa, że urządzenia te hydrotechniczne zbiornika zostaną ograniczone tylko do samych budowli, czyli jazu na rzece, który tak czy owak trzeba zrobić, żeby tą wodę uzyskać, oraz do śluz wpustowych, spustowych i tych przewału bezpieczeństwa. Wariant trzeci w zasadzie jest dość podobny do tego wariantu poprzedniego, z tym, że tutaj zakładaliśmy, że ten zbiornik będzie jeszcze głębszy i przy głębokości średnich rzędu 2,40 i równocześnie ten obszar do wykorzystania sportowo-turystycznego będzie mniejszy z kolei. Zarówno w tym wariancie Medwod projektu, jak i tych dwóch naszych wariantach, bo ogólnie te dwa warianty sygnowaliśmy, że one są przez nas finansowane. Od strony miasta jest przewidziana do wykonania kładka dla pieszych. Myśmy tą kładkę zaproponowali już w takim rozwiązaniu atrakcyjnym, w formie łukowej, w formie łagodnego dojścia do tego zbiornika, do tych terenów parkowych. Oczywiście te sprawy są do szczegółowego rozwiązywania w fazie projektu. Te koszty są porównywalne, jest to niestety kilka milionów złotych w tych wariantach, raczej nawet bliżej 8, 9 czy 10, ale oczywiście to jest szacunek kosztów. Faza projektów wykazuje często różnice, myśmy się opierali na wskaźnikach, podając to kosztów. No nie mówiąc o tym, że życie uczy, że w fazie przetargowej realizacji obiektów wodno-melioracyjnych, przynajmniej tak jak ostatnio, ceny kosztorysów inwestorskich są zwykle zawyżone o 20-30%. Liczę, że w ciągu roku uda nam się tę decyzję uzyskać. A to w ciągu roku? Nie, tylko sama, to jest sama decyzja środowiskowa. Dopiero gdy będzie wydana decyzja środowiskowa, ostateczna będzie, będziemy mogli zacząć projektować. To naprawdę jest projektowanie tego. To jest kilka lat. Następnie, gdy będziemy mieli gotowy projekt, on zostanie złożony do wojewody i wojewoda na podstawie przepisów tak zwanej specustawy, która dotyczy wody, będzie mógł wydać pozwolenie na budowę i my przejmiemy grunty. Wojewoda w odrębnych postępowaniach
zachowanie, wtedy wyceni te grunty i wypłaci odszkodowanie. To będzie odrębne, postępowanie. Chciałem się zapytać, powstała spółka do oczyszczania tych rąk, tak, spółka wodna. Kiedy ona zacznie tak funkcjonować, tak, z kopyta? No. Pytał się pan, kiedy będą jakieś prace robione na rowach. W tamtym roku staraliśmy się o dotację i uzyskaliśmy dotację z gminy na sporządzenie wszystkich map, rowów, wszelkie dokumentacji. Urzędy odpowiedzialne za to po prostu nie były przygotowane do stworzenia i do udostępnienia nam tej dokumentacji. Zaczęliśmy wszystko od podstaw. W tym roku wystąpiliśmy o dotację do starostwa. Mamy zagwarantowane 80 tysięcy złotych. Z gminy mamy zagwarantowane 50 tysięcy złotych. Wystąpiliśmy z wnioskiem do marszałka województwa o też o dotację. Czekamy tylko na odpowiedź. Mamy odpowiedź z Wydziału Melioracji, że wszelkie mapy, jakie będą nam potrzebne, w najbliższym czasie będą nam udostępnione. A jeżeli pan się pyta, kiedy będą jakieś roboty zrobione na rowach, jeżeli będziemy mieli jakieś pieniążki, w najbliższym czasie powinno być coś robione. Dobrze, ile do tej pory za tę koncepcję zapłaciła gmina? Ile ewentualnie będą kosztować plany końcowe? I ile czasu się z tym zajmie? Już o czasie to mówiłem wcześniej, natomiast ta koncepcja, która została wykonana w tamtym roku przez firmę Spectrum, kosztowała 60, zaraz powiem dokładnie ile, 66 tysięcy 100 zł brutto. Był pan na sprzedaż? Tak, oczywiście. Zapytanie było o firm, które by przystąpiły. Jakie będą drogi? Wierzyń, dojechać od strony Jasiny, nie tylko od Kuszka, ale w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kolorem szarym są oznaczone projektowane drogi. Tutaj mamy osiedle Górki i tu są projektowane drogi. I tutaj są, mieszkańcy. I to, tu jest parkowy, to jest od ulicy Parkowej. To jest to, co pokazuje na dole. Natomiast tutaj są ulice od osiedla Górki. Ten zalew, który jest wymyślany, taka klasa czystości wody będzie, że tam będzie można się kąpać? Proszę pana, sprawa klasy czystości jest rzeczywiście jedną z najważniejszych rzeczy, ale z tego, z tych materiałów, którymiśmy do tej pory dysponowali, to nam jest wiadomo, że po wykonaniu jednej oczyszczalni, drugiej w tłuszczu, po wykonaniu już tych ostatnich kanalizacji, bo w ostatnich latach też były robione, sytuacja się poprawia z każdym rokiem. Sprawa kąpieli jest rzeczywiście nie do końca pewna. Nie do końca pewna dzisiaj. I jeżeli na podstawie tych materiałów z badań laboratoryjnych, trudno by było powiedzieć, że klasa czystości zbliżona do klasy drugiej uprzednio byłaby zachowana. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że rekreacja i wykorzystanie tego takiego zbiornika, to z uwagi na nasz klimat nawet, że kąpać się można od czerwca do powiedzmy dwa miesiące, bo tyle jest okres dla kąpieli, ale okres użytkowania może być cały rok. I tutaj pewności nie ma w tej chwili, bo to sanepid będzie zawsze dopuszczał i to tak jak wiadomo jest, że raz dopuści, później w następnym roku nie dopuści. Niemniej jednak, jeśli ja mówiłem, że lansujemy zbiornik głębszy, to i z wymianą wody, z dużą wymianą wody, to po to, żeby te warunki hydrobiologiczne zbiorniku, czyli też i sanitarne, były jak najlepsze. Ogólnie biorąc, zakłada się, że siedmiokrotna wymiana wody zbiorników w ciągu roku, a tutaj taka możliwość istnieje,
zapewni warunki oligotroficzne. Oligotroficzne to znaczy takie, które są wystarczające dla ryb, ale też są, dopuszczają do kąpieli. Pewności dzisiaj nie ma i myślę, że to będzie szczególnie, znaczy jeżeli pójdzie proces dalej przygotowania inwestycji i projektowania do przodu, to równolegle będą szły też procesy badań laboratoryjnych z pomocą Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, inspektora, tak to inaczej się nazywa w tej chwili. Wiemy, że to, co pan tutaj zasygnalizował, to jest bardzo ważne. Jest to dzisiaj w zakresie kąpieli nie do końca udokumentowane, bo to nie jest istotne, co dzisiaj będzie, tylko co będzie powiedzmy za 2-3 lata. Niemniej jednak dla potrzeb rybacko-wędkarskiego wykorzystania tego akwenu jak najbardziej. To będzie te możliwości i te głębokości zapewnią powiedzmy szanse dla miejscowego koła wędkarskiego i nie tylko. Jak latem oglądamy prognozy pogody, często jest pokazywane są kąpieliska, gdzie można się kąpać i w jednym momencie danego miesiąca na początku na przykład nie można się kąpać, bo to zakażenie bakteriologiczne jest, a za kilka dni już ono przychodzi, więc mówię, to nie jest tak, że nawet może być tak, że może być chwilowe zamknięcie kąpieliska, więc wszystko zależy od tego, jak będzie stan czystości wody w danym momencie. Państwo jesteście w niezwykle jakiejś uprzywilejowanej sytuacji, gdyż daje się Państwu przedstawić rozwiązanie projektowe zbiornika bez potrzeby zabezpieczeń zabudowy, bez wykupów, bez przesiedleń i tak dalej. Proszę Państwa, w tej chwili w Polsce z uwagi na to, że zabudowa schodzi w dół, prawda, schodzi w Doliny Rzek, to takich miejsc jak wasze, prawdopodobnie dzięki temu, że w swoim czasie wykonaliście mądry plan zagospodarowania przestrzennego, nie wszyscy go mają zresztą, to dzięki temu nie ma tego zagrożenia. I odpowiedź jest taka, nie ma żadnych zagrożeń dla siedlisk ludzkich, dla zabudowy, nie ma żadnej najmniejszej nawet obawy. I to jest imponujące. Chodzi poza rybieniem, tak? Czy ta ryba nie spłynie w dół i nie będziemy jej szukać w zegrzu? Bo zarybienie zbiornika to z kilka lat, tak? Sum rośnie kilkadziesiąt lat, nie? I ktoś może się napracować, ktoś może się około łękarskie i tak dalej, nie? Czy to po prostu później jest przewidziane w projekcie, czy jakieś kratki, czy jak to jest przewidziane, żeby ta ryba po prostu się utrzymała w zbiorniku, a nie? Tak, dokładnie to jest tak, jak on mówi i faktycznie w locie czy na wylocie zakłada się osłony w formie siatek, kratek, na przewale tak samo. Ten aspekt bezpieczeństwa dla ichtiofaudy jest ważnym elementem projektowania zbiornika i tutaj tak samo będzie uwzględniony. Ja mam taką prośbę jeszcze do Państwa. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś uwagi, jakieś sugestie, to bardzo bym prosił o wysyłanie tego na adres mailowy urzędu i my na pewno będziemy analizować te Państwa uwagi przed tym, jak jeszcze rozpoczniemy dalsze działania. Dziękuję bardzo.